Cześć, z tej strony Wojtek Wiśniewski i Kamil Lubiński. Rozpoczynamy sportowe podsumowanie tygodnia. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w świetnych nastrojach, bo wczoraj zdobyliśmy brąz mistrzostw świata i to jest zdecydowanie informacja tego minionego tygodnia, ale o tym jeszcze będziemy mówić, o tym jeszcze będziemy tutaj będziemy poświęcać trochę czasu. Zaczynamy może od zupełnie innej dyscypliny, czyli od piłkarzy nożnych, od tego, co robili nasi piłkarze nożni w tym tygodniu. A zaczynamy od informacji z okienka transferowego. Do Wisły Płock przyszedł na zasadzie już transferu definitywnego z wicelidera drugiej ligi rozwoju Katowice stoper Przemysław Szymiński. W czerwcu zawodnik skończy dopiero 21 lat, a jesienią rozegrał 18 meczów w barwach rozwoju, gdzie zdobył jednego gola. Nowy gracz na wciarzy jest wychowankiem klubu z Katowic, a miał również przygodę z klubem z Zabrza, gdzie w 2012 roku przeszedł na krótki pobyt, jedynie zagrał dwa razy w młodej ekstraklasie, do pierwszego zespołu się jednak nie przebił. Szymiński związał się z Wisłą kontraktem na półtora roku z możliwością przedłużenia umowy, ale tutaj jeszcze transferów to może być nie koniec, ponieważ prezes klubu Jacek Kruszewski przed rundą wiosenną mówił, że są Wiślacy zainteresowani pozyskaniem dwóch zawodników, stopera i napastnika. Czekamy na wzmocnienie z przodu. Teraz przechodzimy do informacji również z Murawy. Tym razem Wisły nie udało się zatrzymać Dolkanowi z Ząbek. Piłkarze Wisły Płock wygrali na stadionie w Ursusie 4-1. 4-1, no nie na swoim terenie, w dodatku z rywalem również, bym powiedział, dosyć mocnym jak na warunki pierwszoligowe. Dolkan tylko w pierwszej połowie postawił zacięty opór. Wiślacy wyszli na prowadzenie po bramce Marcina Krzywickiego 1-0 w 18 minucie. W 36 Rafał Grzelak wyrównał. W przerwie obydwaj trenerzy wymienili praktycznie większą część zawodników grających w pierwszych 45 minutach. No i tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że zawodnicy z Płocka, którzy rozpoczynali ten mecz na ławce rezerwowych, zdecydowanie lepiej się zaprezentowali. Strzelili w drugiej połowie jeszcze 3 bramki gospodarzom. Łukasz Kacprzycki w 52 minucie, Paweł Magdoń w 85 i Dawid Jabłoński w 89. A już w środę Wisła zagra kolejny mecz ze Zniczem Pruszków właśnie na wyjeździe. 7 lutego podopiecznych trenera Marcina Kaczmarka czeka sprawdzian z kolejną ekipą z Ekstraklasy, wyjazd do Bełchatowa. Ale o tym już mówiliśmy w zeszłym programie. Start rundy rewanżowej pierwszej ligi jest 7 marca w Płocku. Przypomnijmy, że mecz z mocnym Zagłębiem Lubin. To tyle o piłce nożnej w dzisiejszym programie. Cieszymy się, że rozwija nam się oczywiście nasza drużyna piłkarzy nożnych i już czekamy na inaugurację rundy wiosennej, bo to przecież jeszcze przed nami mnóstwo emocji nas czeka na pewno, bo walkę o ekstraklasę zapowiadają nasi zawodnicy i trenerzy. Dalej przechodzimy do biegu. Coś dobrego dla serca i dobrego dla ducha. Co prawda dopiero za miesiąc. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych, gdzie trasa będzie miała 5,5 km, będzie wiodła przez tereny Jaru Brzeźnicy, ale będzie mogło wziąć w nim udział tylko 300 osób. Już połowa tych miejsc jest zaklepana, już połowa tych miejsc jest zajęta. W związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie do zapisywania się. 5,5 km to nie jest aż taki wielki dystans, żeby trzeba było jakoś, nie wiadomo jak strasznie się do niego przygotowywać, ale wiadomo, żeby z marszu też ktoś nie wybiegł i nie wyszedł z domu i stwierdził, że sobie pobiegnie, bo można się nieźle naciąć. Rozciąganko wystarczy. No, twoim zdaniem tak. Myślę, że ci najwytrwalsi biegacze mogliby się z tym nie zgodzić. W każdym razie są już zapisy, trwają zapisy. Aby zapisać się na ten bieg, należy zadzwonić pod numer 504-843-474. Jeszcze raz powtarzam, 504-843-474. Tak brzmi numer, pod którym można się zapisywać. Nadal również zapraszamy na treningi naszej płockiej drużyny Frisbee Lions Płock. Te treningi co niedziela
Godzina 14 na hali w Borowiczkach. Zdajemy sobie sprawę, że wczoraj mogło tych ludzi zbyt wielu na treningu nowych nie być, ponieważ 14:30 to był mecz o trzecie miejsce i fantastyczna walka Polaków w meczu o brązowy medal w Katarze na Mistrzostwach Świata. Ale już za tydzień mistrzostw nie będzie. Piłkarze Wisły ręcznie grają na wyjeździe dodatkowo w czwartek, więc spokojnie można się udać na trening i spróbować swoich sił w nowej dyscyplinie, jaką jest frisbee w Płocku. Kolejną dyscypliną nową w Płocku, której za wielu imprez, może inaczej, może nie nową, a za wielu imprez w Płocku związanych z tą dyscypliną nie ma, jest MMA i właśnie zawody w tej dyscyplinie odbywały się w ostatnią sobotę w płockiej Orlen Arenie. Dokładnie. Już do 13 konfrontacji w Absolute Championship Berkut doszło w ostatni weekend w Płocku. Tutaj był taki mecz, można powiedzieć, Polska-Rosja, no ale też byli zawodnicy również z innych państw. W meczu Polska-Rosja padł remis 3-3. Wszystkie pojedynki na gali zakończyły się przed czasem, z czego tylko dwa wyszły poza pierwszą rundę. Doszło do 6 starć polsko-rosyjskich, 4 zagranicznych oraz jednego pomiędzy dwoma Polakami. I teraz przejdźmy do wyników. W wadze do 77 kg Biesłan Isajew pokonał Jose de Ribmara Machade Gomesa przez KO po prawym sierpowym w pierwszej minucie 15 sekundzie pierwszej rundy. Arbi Agujew pokonał Mateusza Strzelczyka przez poddanie, duszenie zza pleców w pierwszej rundzie 3 minuta 10 sekunda. Albert Durajew pokonał Damiana Białasa przez poddanie, duszenie północ-południe, bardzo ciężka technika. Druga minuta 37 sekunda pierwszej rundy. No i teraz coraz niżej schodzimy. 70 kilo. Janusz Staszewski pokonał Magomeda Kamzajewa przez KO lewy sierpowy. Również w pierwszej rundzie. Druga minuta 36 sekunda. Amirkhan Adajew pokonał Tarasa Sapę przez techniczny KO uderzenia w parterze. Również pierwsza runda, druga minuta 44 sekunda. I Artem Lobow pokonał Rasula Szofkalowa przez poddanie balaszką. Pierwsza minuta 32 sekunda, ale drugiej rundy. To jedna z tych walk, które nie skończyły się w pierwszej rundzie. Do 64 kg. Izabela Badurek pokonała Zajrę Dyszekową przez poddanie, również balachą. Druga minuta 22 sekunda. Pierwszej rundy. To była jedyna walka kobiet na tej gali. Do 57 kg, trochę lżejsi od kobiet, mężczyźni weszli do ringu. Rasul Albaszkanow pokonał Iwana Andruszczenkę przez poddanie, duszenie gilotynowe. Druga minuta, 46 sekunda rundy drugiej. 66 kg. Damian Stasiak pokonał Kamila Selwę przez poddanie, duszenie zza pleców w pierwszej rundzie. Trzecia minuta, 42 sekunda. 77 kg. Jeszcze wracamy do tej wagi. Wiszkan Amirkhanow pokonał Krystiana Zakana przez poddanie, duszenie trójkątne. Czwarta minuta tutaj pierwszej rundy, czyli już końcóweczka. No i, że tak powiem, największy kaliber wszedł do ringu, 84 kg. Aleksander Rychlik pokonał Islama Nojaewa przez techniczne KO uderzenia w parterze. Druga minuta 38 sekunda rundy pierwszej. No jeszcze zanim przejdziemy do piłki ręcznej, do tego co działo się z piłką ręczną lokalnie i z piłką ręczną na świecie, to przejdźmy do koszykówki. W niedzielę Monpol Płock pokonał lidera Stwarzędz 62-43. Najskuteczniejszą zawodniczką była Sikorska, która zdobyła 24 punkty i zaliczyła 19 zbiórek. Także genialny mecz zawodniczki z Płocka. Marcin Gorta zdecydowanie by przyklasnął za taki występ. Także możemy być zadowoleni, bo wychodzi na to, że to bardzo, bardzo dobry weekend dla płockich zespołów, nie tylko w piłce nożnej, nie tylko w piłce ręcznej, ale również koszykówka. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni ze wszystkich wyników, które w ten weekend miały miejsce.
No i przechodzimy już właśnie do piłki ręcznej. Na początek SMS Płock. Zespół SMS-u wygrał ze Spartą Oborniki. Ważny mecz na wyjeździe. To jest chyba najważniejsze, że dziewczyny z SMS-u przywożą kolejne punkty z wyjazdu. To trzeba podkreślić. 32-22 i spokojne 10-bramkowe zwycięstwo. Dużo ciekawszych rzeczy działo się dzisiaj w hali szkoły podstawowej numer 16 w Płocku, gdzie nasza Jutrzenka grała z Słupią Słupsk. No i Kamil, tu trzeba jednak czapki z głów. Poświęciłeś mecz o trzecie miejsce po to, żeby Jutrzenkę w akcji zobaczyć. Tak, poświęciłem, co nie oznacza, że tego meczu nie zobaczę. Na pewno jeszcze sobie, że tak powiem, puszczę go z odtworzenia. A wracając do meczu Jutrzenki Płock, dziewczyny postawiły się, również zawiesiły wysoko poprzeczkę dziewczynom ze Słupska. W 13 minucie wynik oscylował cały czas wokół remisu, ale jednak dziewczyny ze Słupska, przyjezdne, trochę lepiej się prezentowały. Płocczanki niestety zaprezentowały kiepską postawę w ataku, gdzie brak pomysłu, zupełny brak pomysłu na jakiekolwiek zagrożenie poza kilkoma rzutami z dystansu. No tutaj właśnie później, już w późniejszej części drugiej połowy, totalny brak aktywności z drugiej linii po dwóch nieudanych próbach z początku meczu. W 18 minucie wynik brzmiał 7-9. Tutaj przyszło mi na myśl, że sędziowie mogli troszkę być niewyspani, bo nie widzieli kilku zagrań czystych w obronie naszych zawodniczek, gdzie odgwizdali rzuty karne, no i kilku błędów w obronie zawodniczek ze Słupska. No ale nie będę się pastwił tutaj nad sędziowaniem w tym meczu. W 24 minucie wynik brzmiał 9-11. Na przerwę dziewczyny schodziły z jednobramkową stratą. Druga połowa wyrównana, zdecydowanie lepsza w wykonaniu Płocczanek. Bardzo dobra postawa Marty Pietrzak między słupkami. No i po 10 minutach wynik również w granicach remisu 18-19. Tutaj dziewczyny ze Słupska czasem odskakiwały na dwie bramki, nasze dochodziły zaraz na remis. Słaby występ Aleksandry Stasiak i naszej obrotowej, które skutecznością, można by delikatnie powiedzieć, nie grzeszyły. Aleksandra no, również nerwowo grała, jedna strata w ataku, ale to już po takim małym opierniczu od trenera. Przy wyniku 19-12 pięknie obroniona kontra przez Martę Pietrzak, ale niestety zawodniczki wracające do obrony zaspały i dobitka już była skuteczna. To było w 45 minucie. W 50 minucie wynik brzmiał 23-24 dla Słupska. Chaos w ataku, ale tutaj Marta Krysiak rzuca po swoim firmowym ataku, czyli zamarkowanie podania na skrzydło i wjazd w autostradę między dwiema obrończyniami zespołu ze Słupska, rzuca wyrównującą bramkę. Tutaj później przez 5 minut praktycznie nic się w meczu nie działo. Koncertowa gra Marty Pietrzek nadal między słupkami. 56 minuta, dopiero dwie bramki dosyć szybkie po 25. Minuta do końca została, 27-26 dla naszych zawodniczek. Piłkę mają zawodniczki ze Słupska i nasze w końcu coś w obronie zagrały. Tutaj trzeba powiedzieć, że wybroniły. I przez co musiały zawodniczki ze Słupska wyjść na krycie indywidualne. Marta Krysiak znowu mija jedną z rywalek, pokonuje bramkarkę. 28-26, tak brzmi wynik końcowy tego meczu. Tak jest, zarówno Jutrzenka, jak i SMS wygrały swoje spotkania w ten weekend. Swój turniej wygrała również drużyna Wisły Płock, juniorów Wisły Płock, piłkarzy ręcznych. Tutaj nasi zawodnicy świetnie, świetnie spisali się podczas 1/8 finałów Mistrzostw Polski. No i już są w ćwierćfinale, już mogą się skupić na kolejnych spotkaniach. No a takie wyniki, jak wynik chociażby z Wybrzeżem Gdańsk 35-19, czy z Truso Elbląg 49-17, no i z Zieloną Górą 30-22 świadczy tylko o tym, że to szkolenie w Płocku jest po prostu genialne i tylko kwestią czasu jest, kiedy nasi zawodnicy zdobędą kolejne Mistrzostwo Polski Juniorów. Tutaj z tego, co słyszałem, to jednak pomimo 16-bramkowego zwycięstwa nad
Wybrzeżem Gdańsk. Nasi zawodnicy w pierwszej połowie trochę się z nimi męczyli. Wynik do przerwy tylko jedną bramką. Ale druga połowa jednak pokazała zdecydowaną przewagę nad zawodnikami z Wybrzeża. No i Płocczanie, bym powiedział, bardzo spokojnie, trochę na luzie, bez stresu przechodzą do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Skoro już jesteśmy przy piłkarzach ręcznych Wisły, to musimy wspomnieć o dwóch sparingach starszych kolegów naszych juniorów. Piłkarze ręczni Wisły Płock dwa razy mierzyli się w czwartek i w piątek z drużyną Motoru Zaporoże. Niestety obydwa te sparingi minimalnie przegrane przez nawciarzy. Szkoda, bo można było się troszeczkę podbudować przed nadchodzącymi meczami. Nasz zespół osłabiony brakiem pięciu kadrowiczów, którzy przebywają na Mistrzostwach Świata w Katarze. A więc nawciarze w składzie w bramce Corrales i Morawski, który ten drugi zagrał doskonałe zawody w pierwszym spotkaniu. 9 piłek odbitych na 23 rzuty, co daje 39%. To naprawdę, naprawdę świetny, świetny mecz. Dalej Gionea, Zelenowicz, Nikcewicz, Rosza, Rakoca, Montoro, Tiumencew, Kwiatkowski, Zaręba, Starzyński, Piechowski i Wojdak. Tych czterech ostatnich to są zawodnicy, którzy dostali szansę tutaj potrenowania z pierwszym zespołem. Mamy nadzieję, że będą te szanse dostawali częściej. Myślałem, szczerze mówiąc, że w tych spotkaniach się nam pokażą i że będą mieli szansę troszeczkę więcej pograć. Mimo wszystko w tym pierwszym spotkaniu Adam Zaręba tylko na chwilkę pojawił się na placu gry, po tym jak złapał dwuminutową karę, już chyba, o ile dobrze pamiętam, nie wybiegł na parkiet, a naprawdę szkoda. Także pierwsze spotkanie przegrane 31-32, gdzie tam było bardzo blisko bójki w końcówce spotkania, aż szkoda naprawdę. No i jeszcze Filip Koper oczywiście, no patrz, wypadło mi z głowy jeszcze jedno nazwisko naszego młodego zawodnika, także jeszcze Filip Koper tutaj w zespole Wisły ma szansę trenować z tym pierwszym zespołem. W drugim spotkaniu również Miłosz Rup pojawił się na ławce rezerwowych nawciarzy. To drugie spotkanie przegrane 27-29. Mamy nadzieję, że ci młodzi zawodnicy będą dostawali więcej szans, że będą mieli szansę się prezentować w tych spotkaniach, na razie chociażby sparingowych, i będą mieli szansę pokazywać to, co potrafią na treningach, no i będą wchodzić do tego pierwszego zespołu. Ja jeszcze mam taką nadzieję, że być może tutaj trener Manolo Cadenas trochę spróbuje przegrupować kadrę pierwszego zespołu i ci młodzi zawodnicy będą mogli ogrywać się już również w ekstraklasie, chociażby z takimi zespołami jak Stal Mielec, czy Zagłębie Lubin, może Wybrzeże Gdańsk, trochę klasowo od nas odstającymi, gdzie nie musielibyśmy wychodzić taką żelazną siódemką na drugą połowę, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, pierwszą połowę można zagrać bardzo mocno, bardzo dobrze, spiąć się w drugiej połowie, dać pograć tym młodym, dać się im ogrywać. No tak, miejmy nadzieję, że będą mieli szansę się ogrywać nasi zawodnicy również w Superlidze. No a teraz już przechodzimy do informacji tygodnia. Reprezentacja piłkarzy ręcznych, reprezentacja Polski z brązowym medalem Mistrzostw Świata w Katarze. Coś fantastycznego, coś niesamowitego. Ale smakuje jak złoto! Tutaj Kamil krzyczy, że smakuje jak złoty ten medal. Wielki, wielki sukces polskiego szczypiorniaka, wielki sukces naszych zawodników. Przed turniejem tak naprawdę w ciemno byśmy brali brązowy medal. Teraz jest lekki niedosyt, bo była szansa awansować do finału Mistrzostw Świata, ale ten temat już zostawmy. Ten półfinał z Katarem już był, już tego nie cofniemy, już nie ma co tego rozdrapywać. Myślę, że wszystko, co było powiedziane, już co miało być powiedziane, już zostało powiedziane. Kamil się ze mną nie zgadza. Kamil się ze mną absolutnie nie zgadza, kręci głową, ale już nie rozdrapujmy tego. Cieszmy się z tego, że mamy brązowy medal, że możemy świętować i to jest najważniejsze. Kapitalny mecz z Hiszpanią, wygrany po dogrywce przede wszystkim.
A w dodatku genialny mecz Michała Szyby, który jadąc na mistrzostwa jako trzeci praworozgrywający w meczu z Hiszpanami zdobywa MVP, rzuca 8 bramek, wielkie brawa dla niego, czapki. Czapki z daszkiem z głów, tak? Czapki z daszkiem z głów przed Michałem Szybą. Naprawdę kapitalny mecz. I trzeba już tak podsumować też troszeczkę te całe mistrzostwa w wykonaniu naszych zawodników płockich. To możemy uznać, że były to naprawdę bardzo solidne mistrzostwa naszych reprezentantów. Absolutnie się z Tobą, Wojtek, zgadzam. Sypa znalazł się w najlepszej siódemce debiutantów na mundialu, wybranej przez IHF. Gratulujemy serdecznie. Ja bym tutaj powiedział per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Brawo, panowie, brawo za tą walkę, brawo za każdą minutę. Olbrzymie, olbrzymie gratulacje ode mnie dla Was płynące za mecz ze Szwedami, z Chorwatami, za walkę z Katarczykami i za ten niesamowity mecz z Hiszpanami. Tak, no to co zrobili nasi reprezentanci, to jest genialne i cieszymy się tym wszyscy. Ostatnio, znaczy ostatnio, wczoraj tak nawet z rodzicami, kiedy siedziałem, oglądałem to spotkanie, to kiedy zaczynaliśmy świętować tutaj, to załapaliśmy, że no nie ma innej możliwości, trzeba świętować ten sukces, bo taki sukces. Patrząc na ostatni, zdarza się raz na 6 lat i taki dzień jak wczoraj zdarza się raz na 6 lat, a więc bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Kamil Sybczak naprawdę geniusz na tych mistrzostwach i to jest naprawdę już klasa światowa ten zawodnik i taki mały apel do naszych działaczy, żeby jak najszybciej Kamilowi zaproponowali wysoki kontrakt i jak najszybciej z nim podpisali dożywotni najlepiej kontrakt, żeby broń Boże nam Kamil stąd nie uciekł, bo to by była niesamowita strata dla tego klubu. Ja bardzo wierzę w Kamila i ufam mu do tego stopnia, że nawet jeżeli włodarze naszego klubu przedstawią mu kontrakt nowy za miesiąc czy dwa, to na pewno Katarczycy go nie podkupią. A jeszcze a propos tego ważnego dnia, który się zdarza raz na 6 lat, to sparafrazuję piosenkę Seweryna Krajewskiego i powiem, a propos tego bardzo dobrego dnia zdarzającego się raz na 6 lat, jest taki dzień bardzo ciepły, choć lutowy. No tak, to jest zdecydowanie bardzo, bardzo ciepły dzień dla wszystkich w Polsce. Mimo że lutowy, mimo że jeszcze resztki śniegu za oknem i mróz, to naprawdę bardzo, bardzo gorąco było tego 1 lutego. Myślę we wszystkich domach w Polsce, także bardzo cieszymy się, że z happy endem to wszystko, ale do tych horrorów, szczerze mówiąc, ja już się przyzwyczaiłem. I ja już jakoś nawet powiem ci na swój sposób je polubiłem, bo gdyby nie te horrory, to by nie było to samo jednak. Przeczytajmy może jeszcze, powiedzmy może jeszcze, kto znalazł się w tej siódemce debiutantów mundialu. To jest bramkarz Gonzalo Pérez de Vargas z Hiszpanii. Lewy skrzydłowy Aleksander Derevian z Rosji i to jest akurat oczywiście leworozgrywający, ale IHF ze względu na to, że nie było jakiegoś strasznie wybijającego się lewoskrzydłowego, to jeśli chodzi oczywiście o tych debiutantów, to uznali, że Derevian przesunął na lewe skrzydło. Jako leworozgrywający znalazł się Paul Drucks z Niemiec, środkowy rozgrywający Kamalaydin Malash z Kataru i tutaj absolutnie nie ma nic przesadzonego. Zdecydowanie ten chłopak grał doskonały turniej i znalazł się w tej siódemce słusznie. Prawy rozgrywający Aleks Dujshebaev z Hiszpanii. Prawy skrzydłowy Gocze Georgiewski z Macedonii. No i obrotowy Kamil Sybczak z Polski. Naprawdę, powiem ci, że jeśli Kamil w tym momencie nie wyłączy telefonu, to nie będzie miał spokojnych następnych kilku dni, bo te telefony będą się na pewno urywały z całego świata, z całej Europy i tutaj na pewno w ofertach będzie przebierał sobie z największych klubów Europy. Jeśli nie, to znaczy, że nie znam się na piłce ręcznej i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi i na czym to wszystko polega.
Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Cały czas w genialnych humorach żegnamy się, bo te emocje po mistrzostwach jeszcze długo, długo, długo nas będą trzymały. My nagrywając ten program w niedzielę, za chwilkę uciekamy jeszcze raz obejrzeć mecz z Hiszpanami o trzecie miejsce i Kamil pierwszy raz, a ja jeszcze raz, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak to wszystko wyglądało na spokojnie, bez żadnych już, znaczy inaczej, bez emocji, może nie bez emocji, ale z troszeczkę mniejszymi emocjami, już troszeczkę bardziej na chłodno obejrzeć to spotkanie, a więc dziękujemy bardzo serdecznie. Sportowe podsumowanie tygodnia przygotowali dla Państwa ZG, speakerzy z ograniczoną odpowiedzialnością Wojciech Wiśniewski i Kamil Lubiński. Polsko, 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 Polsko.